tobie. Głównie chodzi mi o zasięgi, żeby ten film dotarł do jak największej ilości osób, gdyż wielkimi krokami zbliża się koniec internetu i nie jest żaden clickbait. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego filmu na ten temat, to będzie w anotacji na końcu tego odcinka. Przede wszystkim w opisie znajdziecie strony do protestowania, by owy dyrektyw nie wszedł w życie. Jedynie co musicie uzupełnić, to wpisać swój mail oraz napisać po angielsku nazwę swojego kraju. A następnie wysłać wiadomość, która automatycznie jest już wygenerowana, więc tak naprawdę zajmie wam to kilka chwil, a może uda nam się ocalić internet. Jeszcze raz przypomnę wam skutki wprowadzenia tak zwanego akta 2 do życia codziennego. Bo jak mówiłem w poprzednim filmie, artykuł 13 będzie zabraniał nam memów, gifów, infografik, śmiesznych przeróbek, parodii, satyry, remiksów, coverów, recenzji, a nawet zacytowania czegokolwiek. Bo jeżeli zamieścisz najkrótszy cytat z książki, to filtry antypirackie wychwycą to i uznają jako łamanie prawa, a to będzie wiązało się z banowaniem całego kanału. Powiedziałem wam też w poprzednim materiale, że zostanie tylko gaming YouTube, ale to gówno prawda, ponieważ gry, które są streamowane, na przykład taki Fortnite, to nie jest on waszej twórczości, czyli nie macie do nich praw autorskich, dlatego streamowanie gier będzie wiązało się z dodatkowym opodatkowaniem. Ale jeżeli myślicie, że będzie to kosztowało 10 zł, to nie, bo będą to dużo większe kwoty, o których wam się nawet nie śniło. Dlatego ci wszyscy gracze streamujący też zostaną zbanowani. Lub tak jak wyżej mówiłem, będą płacili ogromne pieniądze z podatku od linków, o którym mówi artykuł 11. Dodatkowo, jeżeli myślicie o swobodnym linkowaniu na Messengerze czy to Facebooku między sobą, to jesteście w błędzie, bo także musicie zapłacić za to podatek. Nawet jeżeli te wszystkie platformy, do których dajecie linka, nie chcą tych waszych pieniędzy, to i tak musicie im dać, ze względu na prawo, bo inaczej... I teraz zapozuję to ściągnięty film. Proszę was, zagłosujcie przeciwko temu, żeby... No bo mój kanał się skończy, jeśli te akta 2.0 wejdą w życie. Więc zagłosujcie, a my kontynuujemy. Jest ono łamane. Nie można transmitować gier, ponieważ już ktoś to robił przed wami. Nie można nawet prosić o te łapki w górę bądź w dół, bo już też ktoś to robił przed wami. Po prostu nie można mówić czegoś, kto coś już powiedział pierwszy. Czyli filmy na YouTubie po wprowadzeniu tego gówna nie będą miały sensu, bo jedynie co będzie wam wolno, to patrzeć się w kamerę i najlepiej odzwyczaić się od słów zostaw suba i łapkę, bo nie możesz tego mówić. Bo ktoś już to kiedyś powiedział. Po prostu filmy będą wyglądały tak, że odpalasz swój aparat, nagrywasz twarz, wycinasz ścieżkę audio i wstawiasz. A co do wolności słowa, to naprawdę nie muszę wam chyba tego mówić, że wasze komentarze na każdej platformie będą weryfikowane, a następnie zatwierdzane bądź anulowane. Zależnie od tego, co jest zawarte w treści. Bo każde niewygodne słowo oznacza usunięcie z automatu waszego komentarza. Nie będzie czegoś takiego jak własne zdanie, własna opinia, bo wracamy do czasów komuny, gdzie wszystko było cenzurowane. A platformy, żeby nie narażać się na ogromne koszta, wyłączą możliwość komentowania wpisów, by żaden z was nie mógł wstawić linka, za które oni będą musieli płacić. Najbardziej rozśmieszają mnie te głupie pachołki, które piszą mi w komentarzach: to nie przejdzie, nie ma się czego obawiać, albo że to jest fake. Jesteście naprawdę aż tak głupi? Udało im się przegłosować 20 czerwca stosunkiem 15 do 10 głosów. Jeżeli akta 2 zostanie przyjęta 4 lipca, to praktycznie zostanie otwarta furtka do jej całkowitego przyjęcia. Ja nie rozumiem, że tacy topowi aferkowicze, kim to oni nie są, czyli Boxdel, Palasite, którzy robią naprawdę duże zasięgi, zamiast to ogłosić, zrobić film, nawet krótki, jedno czy to dwuminutowy, to siedzą teraz cicho, a każdy dzień ucieka. Powinni uświadomić swoim odbiorcom, że nawet ich własne kanały znikną, jeżeli nie zaczniemy reagować, bo opierają się one na źródłach czy aferkach, gdzie przeglądają czyjeś transmisje, co będzie zabronione ze względu na prawa autorskie. Zrozumcie, że ponad 90% kanałów zostanie zbanowanych, jeżeli nie zaczniemy szybko działać. Każdy dzień jest policzony, a mała garstka z was o tym wie, bo co to jest 50 czy 100 tysięcy wyświetleń? Jak moglibyśmy się zjednoczyć, chociaż na tą chwilę, my, wszyscy youtuberzy, i zacząć uświadamiać, co nadejdzie wkrótce, jeżeli się nie zbuntujemy. Nawet Blowek z tym rakowym kontentem dla dzieci, gdzie tapla się w kulkach. I hoho, jakie śmieszne i zabawne. To też nie będzie mógł tworzyć swoich filmów. Zdziwiony? A dlatego, bo już tak jak mówiłem setki razy, ktoś robił to przed tobą. Więc ruszcie w końcu dupy, Boxdel, Blowek, Palasite i inni duzi twórcy. Bo potracicie kanały, na które pracowaliście lata, żeby uzbierać tak dużą ilość odbiorców. Zauważcie, kiedy sprytni politycy zaczęli grzebać nam za plecami. A podczas to mundialu, gdzie wszyscy obywatele zajęci są, jak dwie grupki osób kopie sobie piłeczkę do wyznaczonej bramki. Oglądacie jakieś pierdoły, a za tydzień czy dwa dotrze do was to, co się stało, i wtedy obudzicie się przysłowiowo z ręką w nocniku.
Partie polityczne i internet to miały być dwie różne rzeczy. Nie jakaś zakłamywana rzeczywistość, tylko źródło, gdzie każdy mógł mieć dostęp do informacji, jakich chciał, a nie, że politycy wtrącą swoje 5 groszy, bo im się nie podoba niewygodna prawda. I to jest dla nich jeden z powodów, przez co chcą ograniczyć wolność słowa do minimum i ocenzurować najlepiej cały świat. Nie dajmy się zwariować i walczmy za wolność tego, co stanowi naszą codzienność, czyli internet. Przypominam wam, że w pierwszej linijce opisu macie linka do strony, gdzie możecie wysłać maila protestującego całej ustawie. Zajmie wam to dosłownie. Dobrze, stop. Ja protestuję. Ale muszę wam coś powiedzieć. Zaprotestujcie. Udostępnijcie ten film wszystkim ludziom jak najszybciej, żeby też mogli zaprotestować. Do zobaczenia.